Odpalam Hasslepera. Boże, jak ja dawno nie grałem w tą grę. Mam wymagania. Jestem bardzo ciekaw, co oni tam naskrobali. Dobra, czy to działa? Dobra, opylmy kilka chawirek. Zróbmy przekręt na złotej. Przyjemnie, prawda? Krzesło w 10 złotych. Grałeś kiedyś w Ikłot, Wacki Ikłot. Polska przygodówka o dwóch piwoszach. Kojarzę to, ale nigdy nie grałem. Nazwa profilu. Dobra, lecimy. Okej, bo muszę tutaj. Przystosujmy kamerkę. I zmieniliśmy trochę czat. Dziękuję, Rutin. Co za to leci dzisiaj w przerwach? To jest soundtrack z gry New York Race. Tak jak wspominałem przed chwilą, cudowna gra. Na podstawie inspirowana światem piątego elementu Luca Bessona. Bardzo dziwny lore. Dobra, wezmę na razie kamerkę. Wyłączę na chwilę kamerkę, później tam chyba wrócimy, ale chcę, żeście zobaczyli. Zobaczcie tego typu. Ale ma pas! Dobra, nazwa? Bartolini. Oczywiście. Tak usługi renowacyjne. O. Dobra. To jest to. Jestem gotowy. Bardzo się tak usługi. Generalnie po prostu. Zapisz profil, lecimy. Okej, okay, jest nowa gra, jest tryb sandboxowy. Mamy opcje generalnie. Ale chyba zrobimy po prostu nową grę. Zobaczymy, co ma nam do zaoferowania. Dziękuję, Odys. To jest polska gra, ale dzieje się w Stanach. Przykre. Czy wstydzimy się realiów? O kurde. Okej, okay, wciśnij E, żeby włączyć budzik. Gram w gry, żeby uciec. Nie wiem, że... Joki, ja jestem ma... A nie, dobra, wstałem. Przyjemnie, prawda? Dziękuję. Pana super. Fan podkreślenie HUSFL i PPER 20 zł. Never thought I'd see the day. Słuchaj, przepraszam, na Tom Marino dzwoni. Hello there. Hey. Look who's decided to message me after all these years. Right. So you're interested in house flipping and tak, you came back to good old Pinnacove to find a job like that. Tak, ta prasa, że trochę też zdyskuję za domem, ale kokolwiek inną, szczerze mówiąc. Good to know, because the Driftwood House renovation you asked about is a no-go. I know you wanted to take part in turning it into a community center, but the town council put the whole thing on hold. First, there were some financing issues. Klasiko. Then the ugliest house thing happened. It's a long story. Anyway, the point is, this renovation isn't happening now. But it doesn't matter, since I've got another job for you. What do you say? Jasne. Jesteśmy polskim deweloperem, który wypierdolił z Polski po wprowadzeniu kastralnego. To jest moje lore. Co się odjebało? Nie, oczywiście, że wezmę. Jakby praca? Git. Check your email for the details. I'll send them there. I'm so glad we're going to work together. Take care. Ku pamięci zaginionego bajgla. Zakładka maile. Pierwszy zlecenie już na ciebie czeka. Aby znaleźć się tapie, otwórz zakładkę maile. Dobra. Kursor mi zniknął. O. A nie, dobra, już działa. Mamy... Aha, dobra, tak, możemy podnosić. No tak, bo to jest pewnie zaprojektowane w taki sam sposób jak... Ty, tu jest dużo przedmiotów, które można... Przyciągaj do siatki. Dokładne ustawianie. Co to znaczy? Aha, że możemy zmieniać... Dobra, rozumiem. Siatki w sensie, że grid, jak w Simsach. O cholera, to jest... To jest o wiele... Ta gra jest o wiele bardziej jakby złożona niż się spodziewałem. To jest duży upgrade względem jedynki. Czy można ustawić... Hmm.
Tak, pole widzenia bym trochę chciał zwiększyć. Dziękuję. Okej, tak powinno być git. I 60 Hz. A nie, 144, jeśli musiałbym zmniejszyć rozdzielczość, to ja nie chcę. Dobra, tak działa. Jednak trochę zmniejszę ten FOV. Chyba dawno nie grałem w gry, że nie jestem przyzwyczajony do ogromnego FOV, który zazwyczaj zawsze brałem. Sprawdźmy tego maila. O, wow! Boże, jaki to ma cozy vibe teraz w ogóle. Jak tam przygody w wielkim świecie? Przeprowadzamy się. Okej. Okay. Cześć, słoneczko, mama. Okej. Okay. Sorry, mamo, ale... I gotta get that money. Nie potrzebuję, żeby cokolwiek mi przeszkadzało. To już, że chcesz zostać fliperem. Hej, pośrednicze w sprzedaży takiego jednego domku. Chwilowo panuje w nim totalny chaos. Lecimy. Słuchajcie, rodzice tylko jakby stoją wam na drodze. Chyba, że kupują wam mieszkanie, jesteście warszawiakami, to wtedy nie. Ale poza tym, nice, spokój. Jakby tyle czasu, które można poświęcić na zbieranie kabzy. Żółty wykrzyknik oznacza, że w pobliżu znajdują się zadania. Zacznij szczegółowo listę zadań, wciśnij tab. Różne zadania wymagają różnych narzędzi. Potworzyć menu narzędzi, użyj prawy przycisk myszy. Nie wiesz, jak używać swoich narzędzi? Rozejrzyj się z książką z Bobrem Bessie na okładce. Za książką. Otwórz ją poprzez ściśnięcie E, aby znaleźć wskazówki na używanie narzędzi. Nie możesz namierzyć własnego śmiecia. Spójrz w lustro, aby... Ciśnij Q, aby aktywować zmysł flipera. Zmysł flipera na szukanie śmieci. Piękne. Poświetlij każdy element zadania związany z narzędziem. Ulala. Dzięki, kciuk. Obi. Ale syf. Dobra. Zobaczcie, jak wygląda ikonka zmysłów flipera w lendernym rogu. Okej. Jak wyrzucić śmieci? Asmongold stream. Postawmy śmietnik najpierw. Okej, rozumiem. Nice. Oj, dostaję to pieniądz. Kurwa, mać, lepsze niż prawdziwe życie. Mycie. Nie, to jest zła kolejność, to jest totalnie zła kolejność. Zbieranie śmieci, okej. Workujemy je. Git. Jan ma worek po prostu limit. Przyjemnie, dobra. Prawda? Dziękuję, Skowyt. Skowyt 10 zł. Donaty powinny być wypłacane frajdowiczom w formie dywidendy. Tak, tak, oczywiście. Wezmę tą książkę, zaraz gdzieś przyniosę. Czekaj. Nie, to będzie trzeba umyć. Okej, to jest zasyfione. Jak to jakieś zwierzę wlazło przecież. Tu wlazło jakieś zwierzę, jakiś bezdzietny dorosły. Ale zamykaj worek. Zamykaj wora. Okej. Wróćmy do rąk. Jak się tego pozbyć? Narzędzie flipera. Narzędzie flipera. To jest narzędzie do eksmisji. Do eksmisji niechcianych lokatorów. Nazywam je broń palna. Dobra, mycie. Oh yeah. Satysfakcjonująco. W ogóle widzimy swoje nogi, to jest. Ale to nie. Słuchajcie, to nie jest zwykły. House Flipper to nie jest zwykły flip. Barto tego nie czytaj, tak napisze. Wklejanie tego nie ma żadnego sensu. Czyżby? Czy kopiowanie i wklejanie tego samego tyle razy stało się już nudne? Czy ciągłe ich tworzenie wpłynęło tak bardzo na psychikę u streamera, że już ich nie, na nie reaguje? Może zwariował, jego mózg nie pozwala mu ich widzieć? Czy na to pytanie trzyma odpowiedź? Czy ten stream jest prawdziwy? A może to przykrywka? Alibi, że to transmisja na żywo, a w rzeczywistości rabuje już piąty dom. Wiecie, zawsze mogą to zaplanować też. Czy ja właśnie wyciągnąłem... O, ale... Goty? Czy mogę podnieść całość? O! Tak, dobra. Tu postawimy git. Ale chillowy do... Ale chillowy... Wejdźmy do środka. Ale rozpierdziel. Dobra, graficznie mam wrażenie, że trochę wygląda gorzej od jedynki. A może po prostu... Nie, jakoś to światło tak mi nie pasuje, coś...
Ale może po prostu dawno nie widziałem jedynki, dlatego. Chociaż nie, jak włączę światło, jest hit. Bartek mi tak sprzątniesz w domu. Hold up, jakbym. Tutaj w piramidzie potrzeb jest najpierw moje mieszkanie. Dobra. Czy to tak powinno leżeć? Co to kurwa jest? To jest na płyty? To jest na płyty? Co za... Co to za TDAS? Pudełko. Pierdolnik, jakby ktoś się włamał. Tak, to jest... tak wygląda... po nagraniu hitowego programu TVN Łapać Złodzieja. Okej, to jest śmieć. To nie jest śmieć. Czasem nie wiadomo. Czasem człowiek nie jest w stanie powiedzieć. To będzie trzeba po prostu podnieść. Okej. To jest niesamowity w ogóle gatunek gry. Gra, w której po prostu robisz rzeczy, które powinieneś robić w domu w tej chwili. Jestem zawsze pod wrażeniem. Są rzeczy, które generalnie... jakby... dbanie o swoją przestrzeń jest czymś, co generalnie sprawia radość. A robienie tego z własną przestrzenią jest... kurwa nudne. Komu? Nie wiem, ja tam lubię czasem sobie... Znaczy... ja lubię czasem na przykład... poszorować sobie coś, o. Mi to sprawia przyjemność na takim, w takim prymitywnym poziomie, nie? Jeśli to jest proste zadanie, którego cel jest jakby konkretny i namacalny. Lubię decluttering generalnie. Myślę, że głównym problemem ze sprzątaniem, to jest takie moje ADHD spostrzeżenia. Gdy mamy za dużo rzeczy i nie wiemy, co z nimi zrobić. Jakby ci te świry od minimalizmu, jakby they are onto something. Czekaj, nie muszę myć tej ścierki. Barto ma ADHD? Tak. No, jestem dość ADHD pilled. O je. Jak jestem wkurwiona, to sprzątam. Też jest jakiś sposób. Kliknij spryskaj. Nie działa. Może to jest na jakieś brudne, konkretne zabrudzenia. Nie bym lubił sprzątanie, gdyby nie sensory issues. A, rozumiem. O my gry! Program, co ja lubię. Proszę. Dobra, wyłączę, bo muzyka mi... Chociaż nie, bo jedna leciała, to może... Gdzieś tu jeszcze słyszałem inną muzykę. Aha, to jest niediegetyczna muzyka. Przepraszam bardzo. I just got hit with that non-diegetic music. Rybę tu bym postawił. Czemu w tej chacie jest tyle ryb, po co kaman? Jakby nie hejtuj, hobby. Jest gazetka jakaś. Zostawiam ją tu. Jest jeden klapek, pojedynczy. Boże, to jest klasyk. Ostatnio wyciągnąłem klapek, którego nie widziałem od lat. Spod kanapy. No, że nie od lat. Przesadzam. Od tygodnia. Czemu ja je kładę, kurwa, na stole? O mój Boże. Był długi dzień. I nie wiem, gdzie jest drugi. Nie, gdzie jest drugi klapek. O. Kurde, cozy bardzo jest ten domek. Podoba mi się, mógłbym mieszkać w takiej przestrzeni. Inspo. Okej, to jeszcze jest.
O, okej, okay, chyba wracamy. Halo? Jest nowa siła. F5, daj, powiedzcie im tam, żeby F5 wcisnęli. Jesteśmy, wróciliśmy. Git. No, dobra, zajebiście. Z takich ADHD-owych tipów. No. O, jeszcze te kolory, o kurwa. Yeah. To se idę po chrupka. Okej, jest. Dobra. Nie wiem, co się dzieje. Czemu, co, 2500 widzów nagle znowu? Co się dzieje? Okej, hej. Coś jest dzisiaj naprawdę nie tak z internetem. O czym gadałem? A, miałem ADHD-owy tip. O, Jeff Bezos nie chce, żebyście mieli szczęśliwsze, zdrowsze życie zgodne z waszymi potrzebami. Przykro mi. Jest 1,6, czym pierdolisz? To czemu mam 2,5 tutaj wpisane? Co się dzieje? Okej, okay. Jest totalnie się odpierdala. To jest 1,6, jest dobra. Delulu. Damn, he been thinking about the MTV Cribs numbers again. Dobra. Mnożnik. Okej, okay, mamy kolejny. Czekaj, bo to jest ta sama książka, czy to jest inna? To jest inna! Czytaj. Zbieranie śmieci. Mi pokazuje 3 i 2. Co? Okej, okay, teraz 1, 2. Dobra, to ma więcej sensu, bo was wyjebało przez 2 rozjebane internety. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Ostatnio mam trochę problemy z netem. Ja podczas ostatnich streamów z jakiegoś powodu mi się udawało ich uniknąć, a teraz wróciły ze zdwojoną siłą. ADHD tip. A! Jak wchodzisz do pomieszczenia, to robisz jedną rzecz. Jakąś. Która ma... jakby celem jest uporządkowanie przestrzeni. Na przykład jak widzisz... Widzisz ten kubek, prawda? To go od razu zanosisz do... Nerszlen 10 zł. Uczyłam się przy Stymku na potężne kolosy, które zdałam dzięki za towarzystwo przy nauce. Dzięki. Albo... nie wiem, odkładasz tą... tą rolkę taśmy na miejsce, w którym powinna być, czyli skrzynce na narzędzia. Zabieram ją do drugiej pracy. To nie tip, tak powinno być. No tak powinno być. Znaczy, to nie tip, tak powinno być, co to znaczy? Ale mamy trudność z tym, dlatego warto o tym pamiętać. Słuchaj, albo to akceptujesz, że jesteś taką osobą, albo się nienawidzisz. Dobra. Cleaning jeszcze chciałem. For beginners. Pozbyć się planu celu i przytrzymaj lewy. Wraz z progresją życie, że znajdziesz możliwość pakowania spray. Aha, to progres. O Jezu. ADHD tip, odpalaj audiobooka w tle. Mózg wyłącza myślenie, robisz sobie taski. O, steamowanie się jest bardzo dobre. Tak, podczas sprzątania odpalenie sobie drum and bassa na przykład bardzo mi pomaga.
Tylko, okej, jeszcze jakby ADHD jest to, że czasem możesz się trochę zagonić w tym, co chcesz zrobić. W sensie zaczyna ci iść tak dobrze, że stwierdzasz, że to jest dobry moment na wyszorowanie wanny przez godzinę, pomimo tego, że nie masz tej godziny. Na to nie mam jeszcze odpowiedzi. Ale hej. Najlepszym, takim serio najlepszym tipem ADHD-owym kiedykolwiek, najlepszą rzecz, jaką ja wprowadziłem i najbardziej mi pomaga ze wszystkiego, jest zapisywanie tego, co się robiło w ciągu dnia. Każda rzecz, którą się robiło w ciągu dnia. Jakby od rzeczy typu, nie wiem, ukończona jakaś rzecz w pracy, po nawet najprostsze rzeczy typu, czy wziąłeś prysznic i o której. Albo jakby wszystko, nie? Pomaga bardzo w momencie, kiedy masz wrażenie, że kurwa, totalnie dzisiaj nie zrobiłem. I później patrzysz na tą listę i się okazuje, że trzy rzeczy odpierdolone, które jakby od długiego czasu powinny być zrobione, albo... Zdarzają się też takie rzeczy, że nic nie zrobisz. And it's fine, it's okay. I przypomnienie sobie tak, że hej, ale pomimo tego jakby... są jakby rzeczy, których pamiętam. Też jest przydatne. Listy, takie listy brzmią trochę scary. Największym moim błędem było, że robiłem sobie listy, w których zapisywałem godzinowo, co kiedy będę robił, o której godzinie. I to dla mnie nie działało, przynajmniej na początku. Znaczy wiadomo, że są pewne rzeczy, które ustalasz na pewną godzinę i muszą być zrobione o tej godzinie. Ale teraz o wiele bardziej lubię sobie po prostu robić, zapisywać rzeczy, które chcę zrobić pewnego dnia i nie ustalam sobie godzinowo, o której to ma być. Tylko ustalam sobie mniej więcej chronologię. Też zajmuje, żeby w ogóle poznać, ile faktycznie będzie zajmować ten, bo wiadomo, za każdym razem to zadanie w twojej głowie totalnie będzie wymagało mniej czasu, niż faktycznie będzie wymagało. Totalnie, za każdym razem. Więc to też jakby jest rzecz, do której trzeba się przyzwyczaić. Po jakimś czasie weźmie się te trzy rzeczy na siebie, nie zrobi się żadnej z nich, bo będzie ich po prostu za dużo. Wchodzi choice paralysis i jakby, and it's okay, it's fine. Wtedy wracamy do tych zadań, rozpisujemy je. Rozdzielamy je na mniejsze zadania i dajemy sobie bardziej realistyczne wymaganie czasowe. Co ja robiłem? Właśnie się ten totalnie zająłem czymś innym, zapomniałem sobie. Okej. Okay. Dobra, wstawmy to. Czytam czat. Jak wyglądało twoje chodzenie do psychologa, że stwierdzi ADHD? Miałem dwie diagnozy. Pierwszą miałem, kiedy byłem mały. Co też jest w ogóle, jakby miałem duże szczęście, że w ogóle mogłem mieć taką diagnozę. Jakby jestem 94 rocznik, kiedy ja byłem w podstawówce, to nie była jeszcze jakaś rzecz, która była jakoś wielce rozpoznawalna. Ale mieliśmy znajomą psycholożkę, która jakby rozpoznała, że hej, może to jest u mnie. Plus ja byłem bardzo takim jakby totalnie... w oczywisty sposób ADHD-owym dzieckiem, nie? Jakby cała ta psychoruchowa aktywność, w sensie, że nie mogłem usiedzieć, że miałem tiki, jakby to wszystko było bardzo widoczne, więc na tej podstawie to można było rozpoznać. I bardzo się cieszę, że miałem wtedy to rozpoznanie, bo później, kiedy już się jest dorosłym, to część z tych rzeczy znika, a część z nich uczymy się maskować. W sposób... No cóż, taki, że był taki okres, kiedy ja myślałem, że ja totalnie nie mam ADHD, no bo przecież sobie radzę jakoś z rzeczami, pomimo tego, że jakby nadal miałem problemy, które wynikały z mojego ADHD, ale miałem takie, nie, no przecież jakbym ja miał ADHD, to byłoby gorzej, chyba nie miałem tego ADHD nigdy. I później znowu zacząłem czytać ADHD u dorosłych i stwierdziłem, ty, teraz są jakieś leki, które można spróbować, są jakieś więcej strategii. No i stwierdziłem, że chcę po prostu drugą diagnozę jako osoba dorosła. No i totalnie jakby wszystko się zgadzało. Czy bierzesz leki, czy pomagają? Mam Medikinet i biorę go sobie czasem, kiedy na przykład mam jakiś dzień, kiedy wiem, że będę miał dużo zadań, które typu takich żmudnych. Nie wiem, jakieś czy papiery, czy coś takiego. Natomiast nie jest to
Cure, nie? Taki, w sensie nadal trzeba wiedzieć, co chcesz robić. Zdarzało mi się, że wziąłem Medikinet i po prostu cały dzień siedziałem na mediach społecznościowych, ale robiłem to bardzo efektywnie. Więc to nie... czekaj, co? Aha, bo to jest... Okej, tu można robić rzeczy. Ej! Drzewko upgrade'ów. Zajebista. Mi zdiagnozowali ADD, ale stanie się dowiedziałem, że to updated termin tak naprawdę ADD, ADHD? Tak to wygląda w tej chwili z tego, co wiem. Już nie mówiąc o tym, że ADHD jest spektrum. I jest jakby... Będąc ADHD nie będziesz mieć wszystkiego, co jest związane z ADHD, niekoniecznie. Ja jestem akurat dość takim... przykładem, który chyba zbiera wszystko z tych rzeczy. Z niektórymi sobie lepiej, niż z niektórymi sobie gorzej radzę. Ale no. Największy klucz, jeśli chodzi o bycie ADHD-dziarzem, nie? Jeśli chodzi o też zaakceptowanie siebie i działanie zgodnie z sobą, to jest... Mamy tendencję do tego, że bierzemy na siebie zbyt dużo. Ponieważ gdy zostajemy przygnieceni zadaniami, które już mamy, z różnych powodów typowych dla nas, nie potrafimy sobie z nimi czasem poradzić, to stwierdzamy, że żeby jakoś to wynagrodzić sobie, innym, weźmiemy ich więcej, tym razem się totalnie uda. Po prostu to, czego potrzebuję, żeby przez to się przetyrać, to jest totalnie jeszcze jedno zadanie dodatkowe. I nie, to nie jest to. bo później po prostu idziemy jakby każdego dnia, pamiętając o wszystkich rzeczach, których jeszcze nie zrobiliśmy, które mamy do zrobienia. I... Siema, kurwa, bratku, dziękuję, powiedz, co w pracy, co u rodziny, co u żony, haha, jak zdrowie, jak humorek, jak samopoczucie, co sądzisz o ostatniej działalności Ryszarda Waldemara Andrzejewskiego, pseudonim Peja? Totalnie zajebiście. Nie mam pojęcia, co się dzieje u Peji teraz. Ja mam nerwice, są objawy, które podobne są do ADHD, dlatego boję się, że moja psychiatra powie, że se zmyślam, jak się ja to zapytam. Słuchaj, masz ADHD, to dostajesz pełen zestaw, mam wrażenie. Problemy z serotoniną i dopaminą są czymś, co po prostu jakby... to nie jest społeczeństwo, które jest przystosowane dla nas do końca, tak? Jakby wymagania dla nas są... dość konkretne, a my jesteśmy osobami, które są widziane jako... leniwe i nieodpowiedzialne, bo tak nasza dysfunkcja po prostu wygląda realistycznie i jakby ciężko jest mając wrażenie, że ciężko jest poznać siebie i swoje potrzeby, mając wrażenie, że się coś cały czas zawala, nie? Tak, zdolny, ale leniwy. Mantra. Czajesz, chyba ogarnąłem ten dom, czy nie? Czy jeszcze mam coś do ogarnienia tutaj? Czaj, muszę umysłu flipera użyć. Tu chyba jeszcze coś było. A może jeszcze na dworzu? Nie, tu już jest ogarnięte. Okno brudne? Okej. Okay. Sorry, ja mam blindness na takie rzeczy generalnie. O, minigierka! Let's go! Właśnie to u was, osób ADHD, zauważyłem, że ignorujecie obowiązki lub obietnice, no offense. Właśnie to jest to, my nie ignorujemy tych rzeczy. My mamy ogromne poczucie winy z tym związane. My je po prostu bierzemy na siebie. Bo chcemy sobie udowodnić... Z różnych powodów. Bo nie znamy swoich limitów najczęściej, więc bierzemy ich więcej. Ale ten żal, który czujemy i ten wstyd jest, kurwa, realny w chuj. I to jest ciężkie do tłumaczenia. Są rzeczy, których naprawdę czasem nie potrafimy zrobić. W sensie, są takie rzeczy, gdzie ta blokada jest taka, że jest niewykonalna. I jak ktoś nie ma nogi, to wszyscy wiedzą, że nie ma nogi, widzą to. I nikt go nie ocenia za to, że nie może biec. U nas nie jest to takie jasne. I wiecie, jakby
to co myślą inni, to jest jedna kwestia. Jakby zupełnie oddzielna. A to, co my myślimy sami o sobie. Osoba, która nie ma nogi, nie zamęcza się tym, że nie może biec. A my cały czas się tym zamęczamy. Natomiast jest też dużo rzeczy, które są naprawdę zajebiste u nas. Midori Monster, dziękuję za rajda. Dziękuję serdecznie, witam. Moja opinia jest taka, że ADHD jest underdiagnosed totalnie. Że jest nas o wiele więcej niż widzimy. So, jakby spotykam czasem ludzi w swoim życiu, też dorosłych jakby, którzy jakby I see them, nie? Jakby widzę, kim kurwa jesteś. I jest to też coś, co generalnie jest w rodzinach, nie? I też się zaczyna to widzieć. To jest śmieszne, bo jakby ja jestem ADHD-owcem, który jest tego świadom od bardzo długiego czasu, ale dopiero ostatnio zauważyłem to u moich rodziców też. Nino i Sher, dziękuję. I jakby u nich to wpłynęło na ich życie zupełnie różnie też, nie? To jak maskujemy te rzeczy jest naprawdę różne. Jakie mamy sposoby na radzenie sobie z tym? Mam wrażenie, że osoby z ADHD to mądre skurwysyny. Tak, wiesz, jakby większość osób z ADHD, które znam, są super zabawne, są super kreatywne. Mam wrażenie, że to jest jakby jeden z tych sposobów, na które maskowaliśmy. My się nauczyliśmy tych rzeczy, bo my musimy działać. Jeśli my chcemy jakkolwiek działać, to musimy działać przynajmniej z umiejętnościami, które mieliśmy i w tych ramach, które my znaliśmy, na totalnym spontanie. I to jest jedna z tych rzeczy, która jest naprawdę u nas działa świetnie. A jednocześnie w ogóle nie potrafimy tego docenić u siebie. To są rzeczy, które wiele rzeczy, które innym mogą przychodzić bardzo ciężko, neurotypowym ludziom szczególnie. Jakby my nie doceniamy siebie, bo dla nas to jest po prostu normalne. Jakby się okazuje, że mamy nauczyliśmy się pewnych rzeczy. Mamy pewne, nie wiem, na przykład dobrze działam w sytuacjach kryzysowych. To jest zajebiste. Bo jakby całe moje życie jest sytuacją kryzysową. Tak bym to określił. Dobra, co jeszcze mamy? Sprzedaj to i to. To już zrobione. Ej, wszystko zrobione. Jeszcze coś zostało? Mam jeszcze 2,5 gwiazdki. Czegoś nie widzę. A mój widok flipera nie działa. A, każde pomieszczenie swoje menu z zadaniami. God damn! To jest dużo. Dobra. Okej, sprzedaj. Co mam sprzedać? Ryby? Oj, ktoś się rozstał. Dobra. Bam. Jeszcze to. Okej. Śmieszna lampa. To ta? Chyba tak. Okej, jeszcze ten bazon. Gdzie on jest, ten skurwysyn? W ogóle dzięki bardzo, że mówisz o tym, bo zawsze to jest bardzo walidentyk dla mnie. Taki pogadający kiedyś kocodą się zrobić metki nad. No, jakby zero wstydu w tym. Jakby życie ADHD-owca jest ciężkie, po prostu. Przyznajmy to. Pod wieloma względami. Są rzeczy, w których sobie świetnie radzimy, a są takie, które są dla innych są totalnie normalne, a dla nas są... Nie wiem, jakby potrzebujemy ogromnej ilości różnych metod, żeby je osiągnąć, a później tak tę metodę zapominamy, więc okej. Gdzie to jest, kurwa?
Zgubiłem to. Obok szafki w holu? To nie jest to. A nie, to jest to, że ma... Skam, dobra. Miał po prostu inny kolor. To mamy do sprzedania. Kurwa, serio? To wszystkie rybne rzeczy trzeba sprzedać? To się totalnie rozdał. Dzięki, Norilkiki. Norokiki 10 zł, dzięki za tą dyskusję o ad. Potrzebowałam dzisiaj się przekonać, że nie jestem w tym sama. Nie jesteś, totalnie nie jesteś. Czasem czujemy się w tym sami w chuj. mi pomogło już słuchanie podcastów ADHD. Hacking Your ADHD jest całkiem dobrym podcastem. Sporo różnych tematów. Różni goście, niektórzy z większym sensem gadają, ale... Giving Yourself a Break chyba jest taki odcinek, który sobie lubię czasem puścić. Obraz z Muszlo to on? Okej, okay, dobra. Puff! She took everything. Tutaj tak samo, dwa obrazy do sprzedania. Nie, czekaj, tutaj? Okej, okay, wielki szczupak. Jeszcze plama jest jakaś tutaj chyba. Więc dziwne, że musimy sprzedać te wszystkie rzeczy. A no dobra. Ktoś umarł? Żeby to sprzedajemy? Moje DHD nie pozwala na słuchanie podcastów. Rozumiem. ja różnie. W sensie nie może być tego za dużo też. W odpowiednich ilościach it's fine. Tu jeszcze jest jakaś plama, której nie widzę. O! Ty! Umysł flipera zadziałał. Ale nie widzę nic. Sprzątanie jest najgorsze z mojej ADHD. Zwłaszcza jak mam studia, nie mam siły, a kiedy jestem też wykończona tego, dzięki bardzo, że mówisz o tym. Ja po prostu przystosowałem przestrzeń pod siebie i tyle. Mam odkurzacz elektryczny Dysona, tego, który podświetla jakby pył. Nie jest to tanie rozwiązanie, no ale jakby bardzo pomocne jest dla mnie. Więc to mi bardzo poprawiło. Przystosowywanie pod siebie przestrzeni też potrafi być dość kosztowne, więc jakby są jeszcze rzeczy, jakby chciałbym na przykład, nie wiem, ogarnąć sobie tego. Chciałbym spróbować Thermomixa na przykład, nie? Wrażenie, że byłoby to coś, co mogłoby być. Okej, okay, mamy wszystko. A jednocześnie chciałbym chyba najpierw pożyczyć od kogoś, żeby zobaczyć, czy to jest dla mnie w ogóle. Żeby później nie musieć sprzedawać, albo bardziej realistycznie, żeby to nie stało po prostu u mnie wiecznie, nieużywane. Polacy drukowali zestaw do Thermomixu do robienia bimbru. Słyszałem! Gdzieś jest ta plama, jest niewidoczna. I zwariuję przez nią. Ty, nie ma. Tu jest wszystko ogarnięte. Thermomix nie ma strasznej subskrypcji jak Netflix? Chyba tak. Dlatego chyba Lidlomix byłby lepszą opcją. Albo też Biedromix. Dowiedziałem się, że istnieje. Okej, chyba teraz mi się udało. Nie. No gdzie ta plama? Tutaj jest wszystko sprzedane. Tu też. No tutaj mamy jedną plamę, której nie mogę znaleźć. A macie po takie zjazdy energetyczne w środku dnia? Pyta informacja od pola dechodowcy. Totalnie. Totalnie. Opóźnione wypuszczenie melatoniny też, tak, w moim organizmie sprawia, że wstaję późno, chodzę spać wcześnie i to nie tylko wtedy, kiedy sobie zbyt długo posiedzę, po prostu mam taki rytm dnia i jest to męczące czasem, kiedy chciałbym, żeby tak nie było, ale stwierdziłem, że kurwa, czemu chciałbym, żeby było inaczej w sumie. Gdy jestem już w pozycji, kiedy ja sam mogę o tym stanowić sobie. Od kiedy skończyłem studia w sumie.
wchodzisz późno, stajesz wcześnie. Tak, jest tylko... Kurwa, nie ma tej plamy jebanej. Może na framugach? Nie działa mi to. Chroniczne chodzenie spać za późno jest ADHD rzeczą? Tak. Zaburzenia w uwalnianiu melatoniny. Wiem. Wiem. Na podłodze? Wszystko jest git, póki nie zaczyna się problem z neurotypical, potem się wszystko wali. Dobra, ale wiesz co, neurotypical ma tak nudne życia. Neurotypicals. Neurotypicals są bardzo słabi. Okej. To nie jest hejt dla moich neurotypowych znajomych. Mam wiele neurotypowych znajomych, tak? Oczywiście. Jestem bardzo blisko z ich kulturą. Ale zauważyłem po sobie, że że przez życie takie, jakie ja mam, życie ADHD-owe i lepsze radzenie sobie w kryzysach, po prostu niektóre rzeczy mnie... O wiele łatwiej sobie radzę z niektórymi rzeczami, które inne osoby potrafią rozpierdolić kompletnie. Dobra, co jeszcze mamy? Teraz nikt nie będzie chciał się przyznać, że jest nudny, więc nie gdzieś każdy mówi, że ma autyzm. Tak. Neurotypiczne czy staczają innymi neurotypami, nawet nieświadomie. Nie będę tutaj rozpoczynał żadnej wojny. To jest też jakby ten... Teraz to się zrobiło modne. Co się zrobiło modne? Rozpoznawanie zaburzeń? A może po prostu jest więcej niż się spodziewaliśmy? Back to the 80s, dziękuję. Nie idźmy w te kłótnie. Tak, totalnie, jakby nie chcę iść w tą kłótnię. Dodam tylko jedną rzecz, że po prostu, szczególnie jeśli chodzi o ADHD, jakby wszystko co się wiąże z ADHD, jest wstydliwe, w chuj. Nikt nie chce być widziany jako osoba, na której nie można polegać. Co wiele ciężej to zaakceptować na swój temat, a już sobie przyznać, tym bardziej. Przyjemnie, prawda? Więc nie dziwię się, że to jest rzecz, którą... 10 zł. Cześć Barto, w tym roku zaczęłam być diagnozowana w stronę bipolarności i trochę ciężko, ale dzięki za mental health pogadam. Je. Dziękuję za dyszkę. Cieszę się. Miło. Tak, znaczy generalnie wiadomo, jeszcze możemy dyskutować o tym, że wiecie, że teraz jakby, nie wiem, ADHD, TikTok, takie rzeczy. Ale to jest totalnie dyskusja, na której jakby, która mnie nie interesuje w żaden sposób. Nie mam w niej żadnych koni, I guess. Nie wiem, czy tak się mówi po polsku. Dla mnie jakby cokolwiek, co doprowadza do większej ilości rozpoznań, gdzie ludzie jakby rozpoznają siebie, lepiej znają, jest git. Jedyne co mnie interesuje, to po prostu jak żyć zgodnie z sobą i tyle. Czemu to kurwa nie działa? Przez to mówię, że jest moda, można zacząć podważać swoją diagnozę. No tak jak mówiłem, przez długi czas miałem takie, że kurwa, chyba nie mam tego ADHD, przecież sobie radzę. I to było bardziej u mnie spowodowane tym, że wierzyłem, że... Ty, ja już nigdy nie postawię. Wiecie co? Po co komu dwie pralki, to tak naprawdę? O, wait, tylko nie mógł sprzedać. O, fuck. Kosz przestaw, dobra. Polecam wideo o autyzmie Aleksandra Wili, tam jest dobrze rozwinięty temat autyzmu, ADHD i social media. O, to jest zajebisty w ogóle jest ten. Zajebisty jest ten wideo essay. Też o samodiagnozie, o wartości samodiagnozy, czy jest w ogóle nam potrzebna. Zajebisty jest ten essay. Teraz jeden nie otworzysz.
Dobra, chuj z nią. No. Da, ale wracając jeszcze myślą do tego, co mówiłem wcześniej, że neuro... nie neuronormatywne osoby, czy garzy sera ze stresem, czy coś. To jest też ogromne uproszczenie z mojej strony. I jakby nie chcę wykonywać takich porównań, bo nie mają one sensu. Każdy przechodzi przez własne problemy, przez własne gówno, przez własne rzeczy, każdy się z czymś innym. Bez porównania po prostu powiem, że ja, że bycie ADHD-owcem i życie na krawędzi cały czas jest czymś, co po prostu pomaga w sytuacjach kryzysowych i tyle. I nie ma co się porównywać z nikim innym. Neurodivergent się na neuroróżnorodny tłumaczy z tego, co słyszałem. Pewnie są jakieś inne też sposoby. Tak, super indywidualne, dokładnie. Jest link do tego eseju? Git, zajebiście. Ja na przykład swoją ADHD lubię to, że jak coś mnie zajara, się temu oddaję, taką szczerą dziecięcą radość z tego. Hiperfiksacja. Hiperfiksacja jest ciekawa. Hiperfiksacja zabierze cię do miejsc, o których nawet nie śniłeś. ale hiperfiksacja też potrafi być męcząca. Później nie mamy siły na nic innego. Miałem takie momenty, kiedy poświęcałem się czemuś tak, że zapominałem o jedzeniu, o spaniu, o kurwa życiu. Więc szczególnie jeśli nie miało się żadnego innego sposobu na wykonywanie jakichkolwiek zadań w szkole, pracy, whatever, gdy jechałeś tylko na hiperfiksacji, to nie miało się tej przestrzeni na to, żeby zauważyć, że podczas hiperfiksacji też jest warto odpoczywać. Spróbuj wszystkie witryny właśnie. O! A nie, to mój ten. Kurwa. Spryskaj to. Da się spryskać? Nie, jeszcze nie mam odblokowanego pryskania. To nie działa, to nie działa, to nie działa. Dobra, chuj. Kończę zlecenie. Shift Enter. Bam. Czy miałeś przez ADHD coś takiego, że byłeś zafiksowany na jednym jedzeniu przez jakiś czas? Tak. Totalnie. Plama jest na podłodze? O nie, już za późno. Dobra, ale mamy... W ogóle tutaj też by się przydało to odświeżyć, ale chuj. Zacznij zlecenie. Huel? Nie, Huel akurat jest... It's just useful. Ale nie smakuje źle. Ma hiperfiksację na Czarnobyl, prawie zebrałem je do Czarnobyla. Nice. Jaka była moja ostatnia hiperfiksacja? Kurde, co było moją ostatnią hiperfiksacją? W sumie ADHD było moją ostatnią hiperfiksacją. Coś tak oddałem. Właśnie przez to, że zacząłem słuchać jakiegoś podcastu o ADHD i zacząłem czytać więcej o ADHD. Więc to jest akurat przydatne. Dobra, jakie mamy zadania? Aha, w każdym są inne, dobra. Aha. Hi, June here. You are my unpacking person, right? Jesteś moim człowiekiem do przygotowywania, prawda? I sprząta, czym jak widzę. Sorry about that. I didn't expect Tom to act so fast and I left everything as usual. I like to call it an artistic chaos. Yo! So, maybe I'll just let you do your thing and thanks again for your help. Bye. No problem. Dobra, najpierw śmieci. Kurde.
Oj, niebezpieczna gra, jakbym tutaj... Ja bym nic nie wyrzucał z biurka artysty. Nawet jeśli jest wymięte, wygląda jak śmieć, to może się jeszcze komuś przydać. Dobra. Mogę to zamknąć? Tak, mogę. Punkt ulepszenia w kategorii zbierania śmieci. To mi się przydało. Dawaj. Większe znaczy lepsze. Twoje worki na śmieci staną się pojemniejsze, nie tracąc przy tym nic wytrzymałości. Nice! Tęskniłem, Phil Strongman. Dzięki, Lord Middlefinger. Dziękuję, Suba. Chcę łapać złodzieja, tak. Tu chyba wszystko. Ale ściany różowe, that's crazy. Dobra, chyba wszystkie śmieci. Może pierdolnąć? Chyba nie. To jest idealny świat gry, wiesz? To nie jest nasz smutny, szary świat, w którym worek może pierdolnąć, wszystko się wysypuje. Dobra. Jakie mamy zadania teraz tutaj? Rozpakuj pudła. Okej, czyli nie mamy nic do sprzedania, mamy tylko do rozpakowywania rzeczy. Widzę, że ta inspiracja weszła tą gierką o rozpakowywaniu. A jeszcze to sprzedaj. Sprzedaj znak for sale. Nice. Dobra. Coś więcej tutaj? Nie. O, mamy bliżej śmietnik. Upgrade ze śmieciami miałeś? Tak, już zabrygadowałem, mam teraz większe, pojemniejsze worki. Ciekawe, czy mają też tą taką taśmę. Trzeba iść do prywatnego lekarza, boję się, że na LZ oleju temat. Ja byłem prywatnie. Nie wiem, jak jest, jeśli chodzi o NFZ, niestety, więc nie mogę tutaj poradzić zupełnie. Nie pamiętam za to, jak byłem, kiedy byłem mały, czy to było NFZ, czy to było prywatnie. No jakby mam ten przywilej, że mogłem sobie pozwolić na prywatną diagnozę. Kurwa, to powinno być w kuchni, fuck. Wróćmy tu. Tak, granie w takie gry i myślenie o tym, kurwa, powinienem to robić w tej chwili w domu. Nie, nie powinieneś, teraz jest czas na granie, teraz odpoczywasz. To jest twój sposób na spędzanie wolnego czasu. Układać w kuchni możesz jutro, kiedy będzie takie zadanie, które masz wpisane, bo jesteś człowiekiem, który o to dba, żeby zapisywać sobie zadanie, które chce zrobić. To jest klucz do tego, żeby nie mieć poczucia winy. O kurwa. Spędzając wolny czas w sposób, który nas relaksuje. Totalnie nie ogarniam sensu grania w takie gry jak ta. A jaki jest sens w graniu jakiejkolwiek gry w takim razie? Jeśli nie ma sensu granie w taką grę. To jest lepsze pytanie. Bo przypomina sprzątanie? Więc wtedy czujesz jakieś poczucie winy? Ciężkie, co? Filozof się znalazł. No. Nie, jakby nie atakuje, tylko to jest tak jakby moje szczere pytanie, jakby. Jakie są gry, które warto grać? Taki sam sens, dlaczego ludzie grają w ETS. Znaczy, nie no, taki sam sens, jaki... Słuchaj, jeśli to jest... Dla mnie to jest proste, nie? Jeśli to jest sposób twój na relaks, na spędzenie wolnego czasu, to jest to valid i tyle. Jeśli sprawia ci to przyjemność,
i nie jest kosztem jakby twojego samopoczucia. Go off, King. Ale League of Legends. Chociaż z klikerami tak trochę mam, nie? Jakby jak, gram sobie tego klikera, nakurwiam sobie te rybki w Chillquarium i się zastanawiam, jaki jest sens tego, co w tej chwili robię. Czy faktycznie chcę to robić, czy mam potrzebę to robić? Bo jest wykorzystywana moja właśnie jakaś zwierzęca potrzeba, nie? Ktoś tu, o, ale ktoś zaszalał tutaj, Dobra, podamy. Ekspresik. Mikrofala, no i już kurwa, wszystko w kuchni, już wszystkie półki już zajebane. El Clasico. Są rzeczy, są gry, w które gra się dla przyjemności, są gry, w które gra się ucieczkowo, mam wrażenie, nie? Znaczy zależy, nie? Jakby też ten... Każdy ma pewnie swoje, jakby inaczej to wygląda w jego kategorii, u kogoś. Wiecie, że nigdy nie grałem w żadne MMO? Pomimo tego, że ja mam wrażenie, że to by było jakby... To brzmi jak coś, co by mi totalnie siadło, ale jakoś nigdy nie mogłem się w żadne MMO wciągnąć. Nigdy nie było dla mnie... Gra, w której spędziłem najwięcej czasu, to Team Fortress 2. Okej, okay, tu już chyba wszystko. Tu śmieci do wyjebania. Kosz pod zlewem? O, faktycznie. Powinien być achievement za zrobienie tego. Dobra. Dzięki, Tymol. Tak, grałem trochę w unpacking. Ale niedużo. Za mojej taki plążnik nie umie ich zrobić dobrze. No, też jest taka kwestia. Chyba. Nie wiem, bo nie grałem. Kogo mainowałeś w TF2? Dobre pytanie. Chyba skauta. Chociaż ja lubiłem każdą klasę. Po trochu. Więc... Szapka z Ikei. Nie, czekaj. Tak. Pogu. Dzięki, Tymon. Czy widziałeś Half-Life 2 RTX? Tak, totalnie. Ogram na streamie. Widziałem. Wygląda fajnie. Znaczy fajnie. Nie jest to cinematic mod, tak? Z hiperrealistyczną Alex. Pozdro takumatych. Ale no. Wygląda zgrabnie. Wygląda z szacunkiem, tak? Mogę to podnieść? Tak. Odłóżmy to. Git. Przyjemnie, prawda? Oj Boże, już nawet dostawiam krzesła. Kamo 10 zł, under the sink tak zwane. Under the sink tak zwane, tak. Dzięki, Kamo. O. Yeah, dobra. Jeszcze jakieś pudło do rozpakowania? Coś było. 3 nawet.
Nie, tu jest jeszcze jedno do rozpakowania, ale nie widzę gdzie. A, tu jest. Jakiś klej? Okej. Okay. Damn girl, ale syf. You live like that? Dobra. To jest lekcjonujące. Wiecie, jak kurewsko ciężkie jest nauczyć się odpoczywać i relaksować, bez zamęczania się tym, że powinno się coś akurat teraz robić? Wiecie, na pewno wiecie. Jakby. Jest czas i miejsce na wszystko. Odpoczynek jest naszą, jakby, jedną z kluczowych potrzeb, jak sen i jedzenie. O, wyjdzie. Eat. Co to kurwa jest? Co? A, to jest świeca, dobra, cool. Myślę, że czemu tak dużo z nas sprzątało do podcastu. Albo do tego streama. Okej, okay, zgłaszać się, kto właśnie. Kto właśnie sprząta do streama. Chociaż o tej porze to może nie, ale na pewno wielu z was pisze bądź tworzy sztukę. Bo to jest coś, co wy często robicie do tego. Dzięki, sernik bez rodzynek. Czekaj, co tam było, bo mignęło szybko. Maturę w tym roku, zanim świecie nie potrafię skupić podczas nauki, nie mam pojęcia, co z tym zrobić, a czas ucieka. Okej. Ciężko jest mi... Nie jestem ekspertem, jeśli o to chodzi. Ja byłem bardzo chujowy, jeśli chodzi o naukę. Nigdy nie potrafiłem tego do końca ogarnąć. Miałem po prostu... jakby... It is what it is, podejście. Natomiast to, co mi już w dorosłym życiu pomaga, to... Znaczy, powiem wam, jak maturę zdałem. Za drugim razem, po prostu. Mówiłem już o tym, ale nie zdałem matury z matmy za pierwszym razem, zabrakło mi punkta. Bo byłem tak zmęczony, że napisałem tyle, ile uważałem, że mi starczy do zdania. I okazuje się, że to było to jedno najważniejsze równanie, którego nie zrobiłem dobrze. I zabrakło mi punkta. Więc musiałem powtórzyć. And it's fine. Po to są drugie terminy. Żeby z nich korzystać. Poproszę, kiedy daj te plonzowe po przekątnej. Tak, tylko że widzisz, że mamy nieodpowiednią... Brakuje nam, nie? Studiowałem filologię angielską. No, tu będzie ładnie wyglądać to. Nie brakuje. A co, jak mam to zrobić? Ile studiowałeś? 3 lata. Do licencjatu, którego nie napisałem. Więc mam wykształcenie średnie. Miałem później takie, mogę to później zrobić. I później tak jakoś to później przyrodziło się w jeszcze później. Więc stwierdziłem, że chyba tego nie potrzebuję. Był taki moment, w którym musiałem po prostu stwierdzić, czy naprawdę jest to coś, co chcę mieć jako mental load na sobie, że muszę kiedyś napisać ten licencjat, pomimo tego, że jakby nie mam, totalnie tego nie czuję, nie mam potrzeby, nie chcę robić nic w tym kierunku, jakby cokolwiek, co było związane z tłumaczeniem, jakby nie jest, nie interesuje mnie już. Tym bardziej dziękuję, a na pewno i po prostu musiałem podjąć tę decyzję, że nie, jakby it's fine, mogę to po prostu sobie darować. Oczywiście byłem już wtedy w pozycji takiej, gdzie w czym innym się rozwijałem, więc... Zajęte brązowo z lewego górnego, to biało z prawego górnego. Czekaj.
brązową z lewego górnego, to białą z prawego górnego. Czy pracowałeś kiedyś jakieś prace na etacie? Poza wsiowymi pracami, nie. Godzinówkami, nie, nie pracowałem nigdy na etacie. Coś jest experience'em, który mnie ominął. Tak ładnie? A, bo teraz jest tak... sprytnie, kurwa. Ej, chcecie mi zaprojektować mieszkanie? Nigdy nie mów nigdy. No, słuchaj, jestem streamerem jakby, wiesz. Jeszcze wszystko mnie czeka w życiu. Dobra. Wsiowe prace na przykład w Polsacie, tak. Nie, nie, ciężko zajrzeć mi Polsat jako etat. Chociaż był to w sumie, nie wiem. Tak, to było najbliżej. No i tam miałem w sumie dużo roboty. Daję walizkę do szafy. A, bo jeszcze jedna jest. Fuck. Kurwa, ale chillowa jest ta gra. Podoba mi się. Kurde, House Sleeper 2, kinda slaps. Radzie jesteś generalnie na studiach. Okej. Okay. Z przedmiotów, które lubiłem, byłem bardzo dobry. Z przedmiotów, które nie lubiłem. Prześlizgiwałem się, I guess. Na studiach szczęśliwie jest to o tyle sensowne, że jeszcze jak się ma dobrych prowadzących, że jakby oni wiedzą, że są pewne rzeczy, które cię nie obchodzą po prostu i tyle. Że jesteś, że chcesz robić inne. Przyjemnie, prawda? I... pójdą ci na rękę. Złotych. Dobra, po wysłaniu widać na kolumnie po prawej tier zdy. Sumo zapasy dwóch kobiet. Dzięki, Tymol. Jest jakaś wiedza, którą miałeś podczas czasu studiowania, która jakoś ci się przydaje podczas życia? Nie wiem, wszystkie skille socjalne, które wtedy nabiłem. To najbardziej. Studia były czas, jakby studia są mega wartościowe. Najbardziej wartościowe właśnie pod tym względem, że człowiek się uczy wtedy żyć. Generalnie. Studia XDDD. Szocik. O. Na studiach nauczyłem się, że nie potrafię żyć i tyle. To jest myśl, którą dosłownie każdy z nas kiedyś miał. I, a bądź ma. Bądź wraca do niej. Nie martw się. Nikt z nas, kurwa, nie wie, co robi. Naprawdę. Naprawdę. Obiecuję ci, nikt z nas nie wie, co, kurwa, robi. Nigdy nie będzie momentu, w którym będziecie myśleć, że macie to ogarnięte. Po prostu. Nigdy. I jest to jakby... okej. Okay. Przyjemnie, prawda? Ping 0 win 20 zł. Jak się czujesz z tym, że my, rocznik 94, dobijamy 30? Spoko. Jakby dla mnie to akurat nie problem. Znaczy nie problem. W sensie nie, nigdy nie miałem z tym jakichś związanych negatywnych uczuć. Myślę, że dość ekscytujące nawet. O kurwa! Mamy jeszcze coś do rozpakowania? Tak łażę. Czyli zadania. Tu śmieci wyniesione, okej. Okay. Rozpakowane. Rozpakowane. A tu jeszcze śmieci. Aha, to są śmieci, dobra. Okej. Okay. I teraz zamknij worek. Zamknij worek.
Bam. Dobra, chyba wszystko. Kazajcie dostać Gettysburg adres. Nie pamiętam. Dobra, bo zrobiliśmy wszystko, ale zadania nadal mi mówią, że jeszcze mam coś do zrobienia. Czemu? Może jeszcze na zewnątrz? Środko. Co? One tu były cały czas? Żartujecie. O kurwa. Tu był ukryty pokój. Kaczka. Serio, gdzieś zawidziałem wcześniej. Dobra. Rolka. Prepare to let it go. Dobra, pochwalcie się, co robicie do streama. Co, w co gracie, co rysujecie. Co piszecie, jakie zaliczenie na studiach właśnie kończycie. Baldurek. Makaron gotuje. Gierki flaszowe. Ej, dużo jest baldurowców tutaj. Spiknijcie się na wspólną gierę. Genshin. Manifestuje dostanie roboty. Powodzenia. Wierzę, że się uda. Dołączam do twojej manifestacji. Isaac. Nice. Isaac Gaming. Dobra, jeden papier. Pa! Ty! Ale genialna rzecz. Gra wiedziała, że chce tam potem. To jest tak. To jest dobra gra. A da się. Uwaga. Patrzcie to. O! Oj, oj, oj. Nie da się. Oj, oj, oj. Kurde, miałem nadzieję, że da się włożyć. Co to jest za jakieś szminka? Perlety. Perfumy. Dobra, wszystko tutaj. Git. Ej, zrobiliśmy to. Dobra, też tylko to. Bam. Shift Enter. Możemy wypierdalać. Lubię tą grę. Kogo lubisz oglądać na YouTubie? Dobre pytanie. Czekaj, wejdę w swoje suby. Czy coś? Czekaj, co miałem zrobić? Olga Kluczkowska mi wysłała właśnie na Instagramie, że właśnie rysuje do streama. Dosłownie mówiła mnie. Pozdrawiam. Wszyscy zostaliście skolautowani w tej chwili. Skolać z Twittera. Nie, nie miałem skolać. Miałem zobaczyć YouTube'a. Kogo ja subuję? Co mi się pokazuje? Northern Lion mi się pokazuje od razu pierwszy. Co? Codenames. Ej, czekaj, jak się nazywa? Tajniacy. Wiecie, że jest gra tajniaków na pecety? Na kompa? Przyjemnie, prawda? Kurwa, trzeba jakieś ograć na streamie. Dziękuję, Damek. Damek 10 zł. Pozdrawiam użytkownika Tinger, bo będzie oglądać zapis na pewno i Bartek Sibi. Przepraszam. Jeszcze spoko git. Również pozdrawiam. Co, Paweł? Dobrze to brzmi, co? Zagramy. Jest za darmo na necie? Żartujecie. Okej. Jacob Geller. Polecam. Dobry youtuber. Ostatnio zrobił zajebisty filmik o Pinokio. I o różnych interpretacjach Pinokio. I czemu w ogóle ludzie są tak przejęci Pinokio. Czemu cały czas to robią? Czemu cały czas robią nowe te adaptacje? Terenia, dziękuję. O Jezu, pamiętają o takich rzeczach. That's crazy. Ej, właśnie, my możemy też odrestaurować swój dom, nie? Chyba o to chodzi, że
My zarabiamy po to, żeby wpakować to w swój... Wow! 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 Czy jest Kasia Wawis na streamie? Czy tapeta jest Gucci? Kasia, powiedz. Ej, mamy tę samą pocztówkę, którą mieli tam. Dobra. Robimy kolejne zadanie. Mamy dwa. Mam dla ciebie nową misję. Odmień zapomniany loch pod naszymi kwaterami, albo... Posprzątaj w sypialni. Dobra, odnawiamy loch. Nie ma Kasi? God damn. Był na taki tekst internetowy na ten temat. Dobra. Podpierdolmy pocztę. Ty dosłownie mogę podpierdolić pocztę. Epickie demo już dostępne. Jestem w prążki, przebacz przyjaciela. The Meowing Stones. Cute. Myślałem, że będę tylko remontował. Znowu trzeba sprzątać. Ja pierdolę. Kurwa, muzycy. Dzięki, terenie. Tak, jasne, oczywiście. Tak, tak, tak. Totalnie. Więc to jest tego typu dungeon, okej. Okay. Czy grałeś kiedyś w szafy? W szachy? Nie. Nie. Znaczy, grałem, umiem grać. W sensie, znam zasady, o. Natomiast nie. Nie miałem nigdy potrzeby zgłębiać. To jest taka rzecz, że po prostu już jakby nie nadrobisz, nie? Jakby już są ludzie, którzy są od ciebie tyle, o tyle lepsi, że jakby jak dołączenie do, nie wiem, kurwa, do nowej gry multiplayer na trzecim sezonie, nie? Jakby już daruj sobie. Twoi znajomi już są jakby kilka poziomów wyżej. Gadałem ostatnio z Buzzgramem o tym. Byłem z Buzzgramem na... Buzzgram ma plan przejścia całej Warszawy piechotą. Wszystkich ulic. I już chyba ma 80% z tego wykonane. Coś koło tego. I ostatnio właśnie dołączyłem. Łaziliśmy sobie w okolicach Okęcia. Wieczorem zimowym. Co było również jakby najsmutniejszym miejscem w Warszawie. Totalnie. Ale no. Dołączyłem do jego questa. Zacząłem, jak wygląda ta aplikacja, której używa tam. Która mu pokazuje jakby ile, które, gdzie już przeszedł, gdzie trzeba wejść. No. I co? A, i mówił właśnie, że opowiadał mi o tym, co się dzieje w świecie szach, jeśli chodzi o oszustwo. Że najpopularniejszym sposobem oszustwa w szachach internetowych jest, że grasz sobie z jakimś gostkiem i odpalasz tą samą partię z komputerem i po prostu kopiujesz ruchy. I zastanawialiśmy się, po co? Gdy czytujesz sobie w CS-ie na przykład, to kogoś wkurwisz tym, nie? On będzie zły, jak widzisz jego reakcję. Jesteś jakby lepszy od niego, jesteś jak Bóg. A tutaj jak czytujesz w szachach, to jedyne co masz, to, że co? Jakby dosłownie poświęciłeś tyle samo czasu, żeby rozegrać tą partię, tylko że wygrałeś. Jakby nie musiałeś myśleć w ogóle. Nie stajesz się lepszym graczem w żaden sposób. Fotel. Ranking podbijasz. Ale po co? No i co z tego, że podbijasz ranking? Skoro i tak jakby ranking rośnie, masz coraz cięższych przeciwników, a ty się nie uczysz na tym w żaden sposób. O, zrobiłem cały pokój. Nice. Co innego na turnieje z nagrodami pieniężnymi. No okej, okay, ale zakładam, że tam już są jakby jakieś sposoby na to, żeby tego cheatowania jakby nie było w ogóle, nie? O, tu jest czysto. Analny przekaźnik, historię w szakach znasz? Znam. Gdzieś mi się obiło o uszy. Piękna rzecz. Dobra, tu nie będę im sprzątał. Chuj z nimi. Idziemy na dół.
Do której stream? Jakoś do północy pewnie. Jak się ta aplikacja nazywa, której Buzzgram używa? Kurde, nie pamiętam. Jakaś śmieszna nazwa. Możecie go spytać. A, i przy okazji jakby, kiedy sobie łaziliśmy, on mi pokazywał swoją aplikację do dziwnego hobby, to ja pokazałem swoją aplikację do dziwnego hobby. No wiecie, pochwaliłem się, że jestem geocacherem. Uwaj się w geoke. O mój Boże! O kurwa! Mać, dobra. Okej, okay, zacznijmy od tego. Będzie dużo spakowywania. Umiesz składać kostkę Rubika? Prawie mi spadła szklanka. Kupiłem sobie taką Mufang Yoshi. No i generalnie okej, okay. Potrafię na przykład białe ułożyć. Znałem wszystkie algorytmy, ale ich zapomniałem. Więc wiedziałem, jak się układa kostkę Rubika. Ale sam z siebie bym nie ułożył. W sensie ja nadal nie ogarniam o chuj z nią chodzi, nie? Więc generalnie no jestem... Umiałbym ułożyć jedną ściankę całą. Ej, poprawnie, nie? Żeby tutaj były ten... poza tym, nie. Nic nie potrafię. Ciekawostka. Graf. Nie? Jakby jest całkiem dobry w kostkę Rubika. Zgadnijcie, przez kogo zaczął układać kostkę Rubika. Gdy pracowałem jeszcze w Polsacie i montowałem w biurze, przynosiłem kostkę Rubika ze sobą do fidżetowania. I był tam Graf. Siedził. Ha. Więc no. Sprzedałem właśnie piłkę. Niedobrze. O, czekaj, bo to automatycznie też sprzedaje rzeczy. Co mam tutaj? O kurwa, mamy tutaj dużo do sprzedania. Czy ja nie muszę używać tego narzędzia? Wystarczy, że kliknę zbieraniem śmieci na coś i czy ja tam właśnie widziałem zioł? Kto kupił tą deskę na OLX? Podchodzę do ciebie czasem, widzowie, po zdjęciu pogadać? Tak, tak. Dość często się to zdarza. Dość często się to zdarza, tak? Zawsze miłe. Bo, znaczy zawsze. Są to... Zwyczaj ludzie jakby rozumieją, kiedy jest dobry moment. Więc mam raczej dobre z tym konotacje. Po prostu w sumie warto klikać wszędzie, jakby co się uda sprzedać, to się uda sprzedać i tyle. Nie trzeba sprawdzać. Revolution. Ile ma skrzynek w Geo? Pewnie już tak z 30, coś około tego. No bardzo jakby bardzo losowo, bo to jest takie, że na przykład gdzieś jestem w nowym miejscu, mam takie widziałem was kiedyś z Kasią w Cybermachinie, chciałem przeszkadzać. No widzisz. Czy już to kiedyś pisałeś, czy to jest po prostu kolejna osoba? Miałem ostatnio wyjście, gdzie byłem rozpoznany kilka razy. Kolejna, okej.
i w momencie, kiedy jedna osoba do mnie podeszła i pokazała, że I guess, że jest to akceptowalne, to zgłosiło się kilka kolejnych osób, które po prostu siedziało i obserwowało. Which was kind of funny. Bardzo lubisz cybermachinę chyba. Tylko, że my z Kasią byliśmy tylko raz w cybermachinie, więc to musiały być te same, jakby z tego samego wyjścia. Jakieś heada widziałem, szedł do Aldi, a potem wraca do Aldi, będę coś zapomniał, ale nie podesz. Napisz mu to, proszę. Nie można częściej w innych miejscach spotkać, ale nie będę mówić w jakich. To jest jak geocaching. Można to odkryć samemu. Eing, dziękuję. Dobra. Tutaj nie będę eksperymentował z kolorkami. Pionie, tak i tak, git. Czy geocaching polega na tym, że ja i ci zapłacę tym i powiesz, gdzie wychodzisz codziennie? Tak, tak. Nie no, geocaching jest śmieszny. W sensie, okej, może sprawdzę, czym jest geocaching. Geocaching to jest zabawa terenowa, gdzie na mapie masz zaznaczone miejsca, w których ukryte są cache. Czyli właśnie te pojemniki, o które się rozchodzi. To jest zabawa, która jest starsza niż telefony, niż smartfony, bo pierwsze cache chyba się szukało po prostu za pomocą pierwszych GPS-ów cywilnych, nie? Chodzi o to, żeby znaleźć to miejsce i masz tam jakiś czy notesik. Najczęściej jest tam jakiś notesik czy kartka papieru i chodzi o to, żeś tam wpisać, że znalazłeś to miejsce. I kiedy gra się w geocaching, wygląda się jak człowiek, który chce sprzedać komuś narkotyki. Więc może dlatego nie jest to popularniejsza zabawa. Ale no. Grupą jest, jak się grupą łazi, jest chyba to wtedy jakoś mniej podejrzane, mam wrażenie. Jedna z rzeczy śmiesznych, które pamiętam, tak słuchałem podcastu geocachingowego, jest polski podcast geocachingowy, zaraz wam powiem, jak się nazywa. Chcę wam go... polecić. Między cache'ami się nazywa. Fajny jako też wstępniak do zabawy ogólnie. No i tak jakby jedną z rzeczy, które pamiętam, to że gdy zakładasz cache'a, bo każdy może założyć cache'a, warto pamiętać o różnych zasadach. I jedna rzecz, która mi jakby zapadła po prostu w pamięć bardzo, to nie zakładajcie cache'a w okolicy ambasady Izraela. Ambasady Izraela. Po prostu. Jakby taka jedna ze złotych zasad. Bo szukając czegoś pod ambasadą wygląda się o wiele gorzej niż niż jakby chciało się sprzedać narkotyki, ok? Więc uważajcie. A w innych można? Ja bym w ogóle pod ambasadami ani jakby państwowymi budynkami tego nie robił. Przykład tej ambasady był podany z tego powodu, że ktoś próbował właśnie jakoś zrobić tam, nie związane z tą ambasadą, ale blisko tej ambasady i ochrona miała problem. W sensie, znaczy miała problem. Trochę ciężko mi się dziwić, nie? Też trochę. Jak ktoś podkłada jakąś skrzynkę niedaleko ambasady. Plakat. Jak zacząć w geocaching? Ściągasz aplikację geocaching i tyle. Oficjalna aplikacja geocaching. Można mieć abonament, który pokazuje skrytki premium.
Nie pamiętam, ile już kosztuje. Zrezygnowałem z niego jakiś czas temu. Miałem mniej czasu, żeby się w to bawić. Ale są też darmowe skrzynki, których można szukać. Geocaching. Tak. Geocaching. Poprawna wymowa, I guess. Ale u nas się utarło geocaching. Ja polecam aplikację C-Geo. Lepsza niż geocaching, można połączyć kilka stron na Singeo. O, okej, okay. Spoko, bo jeszcze jest też open caching, nie? To jest otwarty, otwarty caching, otwarty format cachingu. I tam też jest sporo skrzynek, więc ja sprawdzałem obie. Ale bardziej geocaching ze względu na to, że po prostu mi było łatwiej. Ale spoko, dobrze wiedzieć, że są też inne apki. Company of Champions. Brzmi, jakby dużo zaufania do ludzi było potrzebne. Zostałeś kiedyś, że coś było rozjebane, pusto, okradzione? Tak, zdarza się. Generalnie trzeba. To jakby sam nie spotkałem się niczym takim. Znaczy, że zdarzyło mi się, że spotkałem po prostu cache'a, którego nie było tam, pomimo że tam powinien być. Różne powody mogą być tego. Właśnie między innymi, że ktoś podjebał. Natomiast. Tak, trzeba też uważać, kiedy samemu się cache'uje, żeby nie zdradzić pozycji jakiegoś cache'a postronnym, którzy mogą nie wiedzieć, czym jest ta zabawa, a później jakby znaleźć to i stwierdzić, to jest coś, czego potrzebuję w domu i podpierdolić, tak też się zdarza. Czekaj, na CGO masz darmowy dostęp do skrzynek premium z geocaching? Wow, okej, okay, dobra, zajebiste. Co za plejak? PSP. Będą nagrody za punkty na Twitch? Może coś wymyślę. Dobra. Oprócz tych VIP-owskich, okej. Okay. Co robią skrzynki premium? Skrzynki premium to są po prostu te, których dostajesz dostęp, dostajesz informacje o nich, gdy płacisz abonament geocachingowy. I zazwyczaj one są lepsze, z tego powodu, że ciężej, jakby musisz zapłacić abonament, żeby je znaleźć, tak? Żeby mieć do nich dostęp, co oznacza, że są mniej podatne na to, że przyjdzie ktoś, żeby je po prostu rozpierdolić. Więc to jest spoko. Masz jakieś swoje drewniaki już? Nie, tym się nie ten. W to się jeszcze nie bawiłem. Nie, po prostu to jest coś takiego, gdy jestem w jakimś nowym miejscu, mam chwilę do spalenia, trochę czasu do spalenia, to wtedy sprawdzam, czy jest jakiś cache w okolicy. I w takim kontekście tego najczęściej używam. Całkiem fajne. Warto mieć długopis, tak, ze sobą. Czasem w niektórych cache'ach są długopisy, ale niektóre cache są takie małe, że nie ma tam długopisu. Najmniejszy rozmiar cache'y, czyli nano, chyba jest najmniejszy, no to one potrafią być takiej wielkości, nie, na przykład taka mała pigułeczka, w której po rozkręceniu jest po prostu jakiś rulonik z papierem. Zdarzało mi się, że były już zapisane kompletnie, to wtedy dodawałem po prostu swój rulonik papieru, że ludzie kolejni mogli się dopisać. Najbardziej chamski cache, jaki ja spotkałem, był we Wrocku na Rynnie, w samym środku miasta, przy znanym punkcie turystycznym, wcale nie był taki mały. Cool. Muszę wrócić do cache'owania. Fajna zabawa. Czy obejrzysz MTV Cribs z Exhibitem? Jako takie... W sumie jak skończymy z polskimi MTV Cribs, to w sumie czemu nie? Brzmi jak fajne zakończenie. Oh yeah. Czemu książki z grami układasz? Bo jestem zwariowany. Jestem pierdolnięty. Witaj w moim pojebanym świecie. Ale tiwik. Mały.
Ale niech będzie. Monitorki, kurwa. O, cyk. Dobra. Co to jest? Konkola. Zajebista, można ją... Czekaj. Daj mi wyjąć wszystkie rzeczy. Dobra. Czy da się ją położyć? Ja swojego plejaka położyłem, żeby leżał, bo inaczej by mi się nie zmieścił nigdzie. Jezus Maria, oczywiście. Jezu, te konsole są kurwa za wielkie. To jest problem konsol, są za wielkie. One powinny być mniejsze. Konsole powinny być mniejsze. Tu będzie stała. Mam wyjebane. Matkac. Pady. Zajebiste. Dobra. Wyszorujmy dywanik. O, proszę, to było tak łatwe. Odpaliłem, żeby zobaczyć, jak wygląda ten geocaching, widzę bimber na zaciszu. Tak, niektóre są śmieszne. Tak, bo generalnie też to jest fajny sposób, żeby poznać jakieś ciekawe miejsca. Wiele z tych cache'y nawiązuje do jakichś miejsc w okolicy. Są tam jakieś ciekawostki historyczne na temat przestrzeni, w której się znajdujecie. Bardzo fajna rzecz. No i jest też, są takie cache'e, które są zagadkami. Gdzie trzeba rozwiązać jakąś zagadkę, żeby znaleźć koordynaty. Więc... Dobra gra. Ile PS bierze prądu? O Jezu, zapomniałem, ale wiem, że dużo. plamy jeszcze dwie gdzieś mam tutaj do ogarnięcia. A, tu jest ufajdane. Okej. Okay. Tu jeszcze ujebane. Dobra, zrobione. No jest to piwnica gracza. Mogło być ładniej, ale chuj. 3000 łatwo. Ez. Najfajniejszy, jaki znalazłem, był w bunkrze przeciwatomowym, do którego, żeby poznać kod do kulki, trzeba było rozwiązać serię trudnych zagadek. Nice. Mi zajebiście. Jest dużo fajnych. Moje ulubione. Był taki jeden zajebisty na drzewie, gdzie trzeba było się wspiąć dość wysoko. Był super. Co jesz? MMS-y miałem. Co pierdalam. Sprzątamy syf w mieszkaniu? Nie, jeszcze nie. Idziemy robotę dalej robić. Grind, 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 grind. Zróbmy to sypialnie. Do której planujesz streamka? Do północy pewnie, coś takiego. Dobra, tutaj totalnie była ekipa złapać złodzieja. Czy zdarzałeś jakieś niebezpieczne sytuacje z geocachingiem? Miałeś jakieś? Ja sam nie miałem. No ale w sumie zagania cię to w takie miejsca czasem bardziej szemrane, powiedzmy. Więc na tyle niebezpieczne, na ile... No wiadomo, jeszcze jest ten element tego, że wyglądasz podejrzanie, gdy się kręcisz, tam obmacujesz jakąś ławkę, żeby coś znaleźć, nie? Warto się wtedy elegancko ubrać. więc zakładam, że to może jakoś przysporzyć kłopotów. Jest też zasada, że cache'ów nie można zakładać w okolicy szkół i przedszkoli. Co uważam, że jest bardzo mądrą zasadą. Ponieważ kurwa nie, jakby... tam można naprawdę dziwnie wyglądać. Panie policjancie, jestem geocacherem. Dobra, śmiejesz się, ale to jest dosłownie... Tak dosłownie radzą, żeby... Jeśli policja was spotka, to po prostu pokazujecie aplikację i tłumaczycie, co robicie. Bo jakiekolwiek inne wytłumaczenie, próba, nie wiem, jakiś ten... Yupi. Tak jak przed jakimiś cywilami możecie to ukryć, żeby nie rozjebali tej skrzynki, tak jak przed policją, nie próbujcie.
koło mnie jest taki fajny 4 metrach na drzewie, więc jakbyś był w Katowicach, zapraszam serdecznie, jak lubisz się wspinać. Nie, nie lubię tych wspinaczkowych. Stresują mnie. O której chodzisz spać, Barto? Około 1 zazwyczaj. Zależy też od dnia. Zależy też na ile jestem jakby zmęczony. Czasem mam takie, że potrzebuję jeszcze, nie wiem, się jakoś przesteamować, powiedzmy. Odpalam sobie jakiegoś audiobooka albo jakiś filmik. Różnie. Dopiero tu weszłam, także miłego wieczorku wszystkim. Mam nadzieję, że wszystko u was dobrze, dwa serca. Dziękuję. O której wstajesz? Około 10. I to też różnie. Chociaż mam takie dni. Znaczy 10, jak jest git. Dla mnie akceptowalne. I tak sobie układam najczęściej dzień, że wstaję o 10. Bo tak, długo śpię generalnie. Mam długi sen. Wy co, grać go chcecie właśnie? Jak się nazywa ten podcast o geocachingu? Między cachami, po polsku, cache. Co grasz na Steam Decku? Ostatnio grałem w Chillquarium, taki idle clicker, gdzie się hoduje rybki. Dem mi pokazał, mnie wciągnęło strasznie. Chory człowiek, jak mógł mi to zrobić? Czy bierzesz jakieś leki na spanie? Melatoninę czasem biorę. Godzinę przed. To jest spoko, myślę, że to jest najskuteczniejsza rzecz, jaką można brać. Też nieinwazyjna, więc... Chociaż próbowałem też jakichś leków, kiedy miałem bardzo rozregulowany sen. A to był czas, kiedy miałem naprawdę dużo stresu. To garniałem sobie, kurde, nie pamiętam, jak to się nazywa. Coś, co kiedyś było na receptę, a teraz już nie jest na receptę. I brałem to jakby ze 3 dni i spoko, jakby totalnie, jakby faktycznie byłem super senny. Tylko, że nie za bardzo to było problemem, bo ja po prostu byłem zestresowany, więc nawet jak ja byłem mega senny, to i tak nie mogłem zasnąć, bo po prostu nie mogłem go nic wymyśli powstrzymać, więc to mi nie pomagało w żaden sposób. Więc... dla higieny snu po prostu najlepsze jest, nie wiem, wyznaczenie sobie, że hej, teraz śpię, nie martwię się niczym innym, jutro też jest dzień, wtedy zajmę się rzeczami. Oje. Jin Kari, nie. Nope. A jeszcze te trzeba sprzedać, dobra. Nie próbować na przykład odżywać alkohol, żeby zasnąć? Nie. Wypiję dużo. I nie mam dobrych doświadczeń z alkoholem. Znaczy nie, nie, że nie dużo. Jakby... piję okazyjnie. Piję przy wyjściu ze znajomymi, ale nigdy nie piję w domu. Mam barek alkoholi z różnych okazji, które po prostu jakby stoją i czekają, aż przyjdzie ktoś, kto będzie chciał je wypić. Popraw kosz? Coś jest... A, dobra. Hit. Mamy? A, sorry, przyzwyczajenie. Kurwa, jaka decha. Ty, ale nie śmigana. A, bo ją można powiesić w ogóle. Barek alkoholu dostawców jedzenia, dokładnie. Ej, nie no, ostatnio rozpiliśmy z Bazgramem wino zero, które mieliśmy. Znaczy, które miałem. Które miałem w barku stojący już, nie wiem, chyba rok. I smakował jak soczek. Jak Pixel po roku używania. Najlepszy telefon, jaki miałem. Zajebisty, uwielbiam go. Robi świetne zdjęcia, chociaż strasznie je AI-uje. Ale na moje potrzeby jest ok pod tym względem. Można też roły robić, więc jeśli do tego jest potrzebne. Ale uważam, że całkiem nieźle je, je przerabia. Czekaj, te pomieszczenia to są zrobione. To jeszcze trzeba przesunąć. Kurwa, hantelki. Czy chcesz powiedzieć, że kolejna piła w tym domu? Nie, jak mieliśmy jakieś imprezy na przykład, zapraszaliśmy ludzi i wtedy domówkowo się piło, nie? Ale poza tym po prostu nie piliśmy nigdy w domu sami.
Więc są jakieś właśnie takie alkohole, typu nie wiem, jakieś dżiny do drinków i takie rzeczy. Jak bateria się trzyma w tym roku w tym pikselu? Spoko, git. Jakby na dzień, myślę, że siada idealnie. W sensie, nie miałem z nim problemów. Ładuje mi się dość szybko. Nie zauważyłem, żeby... Nie zwróciłem uwagi, czy mniej trzyma. Od początku, jakby to jest dość wymagający telefon, mam wrażenie. Chociaż ten Android jest dobrze spasowany pod niego, więc... Ale no, o, powiem tak, bateria w Pixelu nigdy nie była czymś, co było dla mnie problematyczne. Z minusów, jakbym miał coś powiedzieć... Kurde, nie wiem. Chciałem coś wymyślić, ale nie za bardzo... No, jakby odpowiada mi totalnie. No jak za to pozostać obudzony w ciągu dnia, bo ja mam ostatnio problem, że nie zasnąć w środku dnia. No to zależy od higieny snu bardzo. O, wiecie co mi mega pomogło, kurwa, też na sen? Zatyczki do uszu. Okazuje się, że ja miałem bardzo chujowy sen, również przez to, że się po prostu budziłem. Przez... cokolwiek. Tylko, że nie pamiętałem o tym potem, bo tego się nie pamięta za bardzo. Zacząłem sobie sprawdzać na zegarku jakość snu i się okazało, że się wybudzam bardzo często. I tutaj pomogły mi zatyczki do uszu. Ciągle masz komputer od komputernika? Nie, nie, już nie. Mam teraz kompa, którego zbudowałem na Black Friday jakieś 2 lata temu. Mam tam 3060 Ti. I inne rzeczy, których zapomniałem. Zatyczki niszczą słuchu? Nie wiem, zależy pewnie jakie. W sensie, ja mam takie, na razie mam takie zwykłe silikonowe, ale ostatnio sobie kupiłem lupy i czekam na nie, aż przyjadą do mnie. Mam nadzieję, że one mi pomogą. Opaska na oczy. Też może być spoko, jeśli macie problem ze światłem. Ja akurat lubię światło. Ja lubię zasypiać przy tym. Przy odsłoniętym oknie na przykład, jak jeszcze jest kurwa księżyc i ja pierdolę, jaka baza. Mam lupy, ale te koncertowe. No ja sobie zamówiłem dwie pary. Jedne to te lupy Quiet, te podstawowe, właśnie do snu, żeby mieć. A drugie to te zmienne. Te, co można ustawiać sobie. To właśnie, żeby mieć na koncerty albo do pracy. I kurde, trochę kosztowały. Ale mam same pozytywne recenzje od znajomych na ich temat, więc stwierdziłem, dobra chuj, spróbujmy. I zobaczymy, będzie recenzja moja. Chuj tam daje wojskowe zatyczki. No, ten komfort też snu nie jest spoko. Jakby, że też nie wystawały poza ucho. Żeby nie naciskały, to jest też git. Budzik działa. Też mam ten na koncert, ratują życie for real. Zajebiście. No, ja musiałem sobie, jak było. Bo mam bardzo wrażliwy słuch. Dobra. Chociaż też ten, różnie, w sensie czasem zasypiam właśnie przy, że o kurwa. Dobra, zajmiemy się tym na końcu. Ja co mówiłem? A, że czasem właśnie z zatyczkami do uszu, a czasem sobie w słuchawkach odpalę, nie wiem, na przykład jazz. Jazz jest dobry w zasypianiu. To mi bardzo pomagało, kiedy miałem bardzo stresowy okres. Na uspokojenie było zajebiste takie, że... żeby powstrzymać gonitwę myśli. Ja zasypiałem, włączam na Liona, baza. Gdzie kupowałeś zatyczki? Te, które mam, to takie silikonowe, to akurat dostałem, jak kupowałem opaskę na oczy, właśnie też taką. Chciałem zobaczyć, jak będzie mi się spało w opasce na oczy i w sumie nie jest to dla mnie. Jakby wolę bez tej opaski. Ale dorzucili właśnie takie zatyczki do uszu, takie najprostsze i na razie ich używałem. Tylko, że są trochę za duże, za bardzo wystają i przez to trochę bolą w... O kurwa. Pokój gracza. Hi, Steven here.
the unfortunate owner of the house you've agreed to clean. So, how are you doing? You're still up for the job, right? Or did the garbage dump in my roommate's room scare you off? Milcz. Really? Wow. I didn't think that was even possible. The world never stops to amaze me. Usually not in a good way. But to the point, I have one more request. I had a microwave, which disappeared mysteriously some time ago. If you'd find it in his room, could you move it to the kitchen? I have it since I went to college. It would be a pity to lose it now. Czas odpowiedział? Nie słyszałem, co on powiedział. Tak. So, I asked Jack, my roommate, about the microwave once. He said he had no idea what happened to it. And since he also didn't like me entering his room, and I don't like confrontations, I just let it go. He paid the rent on time, so I turned a blind eye to his shenanigans. But since he's gone, I'd like to get my microwave back. If it's still there, of course. Okay. Thanks for understanding. Oh, it's such a relief I won't have to deal with Jack anymore. And the last problem he caused is taken care of. That is, by you. Anyway, that's all I wanted to say. I'm hanging up now. Bye. Steven totalnie zabił swojego współlokatora. Totalnie zabił swojego współlokatora. Jakby widzieliście, jak wyjechał szybko tutaj autem, były nawet ślady. Ciekawe, czy można znaleźć gdzieś dowody. Gdzieś na pewno jakieś są. Dobra. Co mieliśmy zrobić? A tak, posprzątać tutaj. O kurwa. Chwilę. Czy ma jakiś świadomy sen? Opowiadałem o tym chyba już kiedyś. Śniło mi się, że siedzę w kuchni w moim starym domu i patrzyłem na przejeżdżające auta na ulicy. Jednak zorientowałem, o kurwa, chyba mam świadomy sen. Ja chyba śnię. To jest świadomy sen? Chyba tak. Sprawdźmy. I sprawiłem, że auto, które jechało, jakby wyjebało w powietrze. I później straciłem kontrolę nad snem i znowu miałem normalny sen. Pokój Asmongolda. Segregatory. Czekaj, bo te rzeczy też sprzedajemy? Mogę zakończyć teraz zlecenie? Nie. I'm giving it all. Punkt ulepszenia! Szybsze mycie. Okej, okay. Skraca życie. Coś jeszcze? Tutaj. Dobra, ciekawe, gdzie jest ta mikrofalówka? Tu jest, widzę ją. Dawaj ją. Oj, zablokowały się drzwi. Jest nawet talerz w środku, ja pierdolę. Mogę wywalić przez okno. Czekaj, najpierw tak. A nie, nie da się ich umyć? One są czyste niby? Oj. Dobra, trzeba sprzedać plakaty gracza. Jezu, wszystko jest na sprzedanie w sumie tutaj. Komputer też? Mam nadzieję, że dysk wyjęli wcześniej. Dobra, chyba wszystkie śmieci. Pokój Piotra Rubika. co wy gadacie? Piotr Rubik to jest Weeb Gentleman. Coś jeszcze? Jeszcze plamy? O kurwa, ile tych plam? Okna też są do zrobienia. Aha, musiałem podejść bliżej, dobra. O mój Boże.
że to było takie łatwe. Ten pokój, w którym się zamknął Michał Wiśniewski. W ogóle ktoś zapytał, znaczy ktoś, ktoś z naszych widzów zapytał tego Rubika, czy jego kreacja, jego ubiór w MTV Cribs był inspirowany Lightem Yagami. I Rubik odpisał, że niestety nie. Niestety, no, więc hej. Czy Piotr Kubik był kiedykolwiek na konwencie anime? Z pewnością. Myślę, że nawet taki organizował. Dobra, pierdolmy te śmieci. Rubik Weeb nie było na moim bingo. No. Ale jakby to jest tak zajebiste. W sensie jakby serio, jakby no i taką radość sprawia ta świadomość. No i też przypomnijmy o tym, że Piotr Rubik był autorem programu multimedialny Odlot, tak? Który był też wizualnie dla mnie inspiracją, tworząc gry komputerowe Show. Gdzie jeszcze jest syf? Gdzieś coś nie posprzątałem. Ale nie wiem gdzie. Może pod łóżkiem? Nie. No. Nie działa mi w ogóle. Okej. Czekaj, to chyba ja sam ujebałem. Dobra, mamy wszystko. Zakończ zlecenie. Nie, czekaj, bo jeszcze mamy w sumie ten coś z tą mikrofalą, ale nie wiem, co mamy z nią zrobić. Mamy ją sprzedać, czy co? Co mamy z nią zrobić? Mamy ją gdzieś wynieść? Może na dół ją znieść? W kuchni? No tak, w sumie. Ma to sens. Powinna być w kuchni. Mówię coś o podcaście. Chodzi o Hacking Your ADHD. Tak się nazywa ten podcast. I tam było. Był odcinek Give Yourself Some Slack. Coś takiego. Give Yourself a Break. To o to chodziło jak coś. Dobra, mamy wszystko chyba. Wypierdalamy stąd. Ej, czekaj, zobaczymy czy. Okej, okay, dobra. Totalnie zabił swojego spulokatora, ale nie zgłębiajmy tego już. Dobra. A, w ogóle mamy pudełko do rozpakowania. U nas. Na chacie. Wow! Czekaj. Ale jazda. Tego się nie spodziewałem. Gra roku? Oj, chyba źle. Przecież nie, dobrze. Tak. Tak? Tak? Nie. Nie wygląda, żeby było dobrze. Czemu?
A może i dobrze. Okej. Okay. Będzie popierdalać, myślicie? Halo? No jest coś krzywo. Ale patrz, tutaj też się nie łączy. Dobra, po prostu się nie łączą. O nie, nie jedzie samo. Skam. Oj. A, dobra, bo to było na... Może teraz będzie lepiej. Okej. Okay. I teraz? No nic. Przykro. Chyba, że coś tutaj źle położyłem wcześniej na kartce, to przez to nie chcę jechać. No nie no. No jedź no. Dobra, i robimy kolejny ten. Domy. Maile. Precz ze starociami. Okej. Okay. O Boże. To jest do wyjebania, to teraz widać. Ktoś tutaj próbował sprzątać, a się poddał. O kurwa. Ej, jak tu jest uroczo. O. Chciałbym mieć jakieś takie miejsce. Dobra. Pierdzielmy te śmieci. Może to jest ta nierealistyczna fantazja, w której w tym dużym koszu mieści się więcej niż trzy worki na śmieci. Czy był omawiany fanart na streamie? Jaki fanart? Czekaj, jaki fanart? Brzmi strasznie. Wow. Dziękuję. To był ostatni stream w tym roku. Yo, Chris! What's up? What you doing, boy? What are you up to? Paweczek, dziękuję. Chris, check this one out. Like... Try to figure this one out. Just on the PC. Hell yeah. Hell yeah. Okay. Good to see you, buddy. Aha, USA przejmuje ten stream. Jakie kurwa USA? Kanada. Bracie. Is this a Polish tradition I still don't know about? Grześki, jeden Grześki. From between your spouse's fingers. Yeah, sure. Toes. I guess it could become a tradition, you know? If you want to make it one. If you know what I'm saying. Chris, this game slaps. Oh my fucking god.
Dobra. Ej, tu w ogóle... Ojej, to jest mała kawiarenka. Boże, jak tu jest uroczo. Chciałbym taką. Once a year for true Polskies. Yeah. Vacuuming. Mamo, odblokowali nam odkurzanie. O kurwa. Czy to jest nowe życie? Nie piszcie na My Polish Heritage o tej tradycji. Tak. No, wszystko jest to sprzedaż. Myślę, że to wystarczy poustawiać. Kurde. To jest złe narzędzie. O, to jest dobre narzędzie. Dostajesz chyba punkt do rozdania w zbieraniu śmieci wcześniej, tak? Faktycznie. Czekaj. Mogę wybrać? Absolutnie. Zbieraj śmieci z większego obszaru. A, na dziś usuniesz przedmiot do sprzedania przy pomocy worka na śmieci, wciąż otrzymasz za niego pełną cenę. To czekaj, to ja wcześniej nie dostawałem pełnej ceny? Traciłem pieniądze? No more. Powinieneś wstawić na napis na kamerce generator Friday X-a. To nie jest głupi pomysł, ale zajęłoby to o wiele więcej czasu, niż chciałbym poświęcić temu w tej chwili. A, dziękuję. Jest to dobry pomysł. Nie wiem, czy to nawet było do sprzedania, ale... Tak, było. Nie rozumiem czasem, czemu niektóre rzeczy są do sprzedania, niektóre... Nie, jakby... To były bardzo ładne rzeczy, czemu ja miałem sprzedać? O, tutaj jest toaleta. Okej. O, czyjeś marzenia się właśnie zakończyły. Mieć gastro. Do not wait on my Canadian heritage. That would be a good group. Yo, Chris, do you know about this Facebook group called My Polish Heritage? You should check it out. I think you'd like it. It's Americans just living their dreams, I guess. Having no fucking idea what being Polish actually is, but they would really, really like to be, you know, a part of the community, I guess. They're so wrong about so many things. They love their busia. Yeah. I like to eat my golmakis from my busia. You should check it out. Czemu tak ufajdane są te okna? Na różne sposoby. Oh yeah. O co? No ty, czemu mi cofnęło? Ach, chuj z tym. Czy starczy coś w tym roku na woźb? Chyba już nie zdążę. W każdym roku coś planuję i później zapominam. Morderstwo było dlatego tak czerwone. Morderstwo cen! Bo takie były zajebiste okazje. Dobra, tu już chyba wszystko. To jest totalny syf, ale nie da się nim nawet zajmować. Look at this guy. Wygląda trochę jak znajdźka. Aha, bo to jest znajdźka. Okej, okay, czyli pewnie była taka na każdym poziomie, ale dopiero teraz znalazłem. Trochę chujowo. Czy grałeś w Cooking Sima? Grałem. Nawet na Jacekrze było ogrywane chyba. Dobra. Sprzedane. Co jesz? Jem long chips. To jest long chips. Check this out. Masz tego VR-a? Mam.
ale go zostawiłem u mamy, jak byłem na święta. Więc muszę niego pojechać. No i bam, po kuchni. Sprzedane. Sold. Oj, tu będzie flipek. W tym domku będzie flipek. Tu będzie flipek, widzowie. Chipsy sprzedałem nawet. Kto je kupił? Duzia. Duzia. Spoko. Tylko patrzcie, coś mi się pojebało, że jest to nierówno po paprykowane. I tutaj na górze są strasznie, mają strasznie dużo przyprawy, aż za dużo, a tu nie mają w ogóle. Ktoś wpadł do kadzi w fabryce Long Chips. Straszna tragedia. Okej, tego się nie da sprzedać. Specjalnie, żeby nie brudzić palców. Bo czasem jest z tej strony, czasem z drugiej. Where were you when they dropped chips 2.0? Coś tu do sprzedania jeszcze? A, to, okej. Będzie chyba wszystko tutaj w tym pokoju. Tak, jeszcze śmieci i plamy. Pa pa da, pa 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 pa. Szczególnie przy lubię te późno wieczorne momenty na streamie. O! Late night generator Friday gaming. I like it. Czyniesz budować typowy polski dom w house-pierze? Czemu nie? Myślę, że to dobry pomysł, tylko już raczej nie dzisiaj. Dzisiaj robimy tę misję. Przejdźmy, o czym w ogóle jest ta gra. O, mogę zakończyć zlecenie, ale jeszcze nie chcę. Chcę jeszcze ponapierdalać. Halo? Jeszcze plama jakaś tu została. Gdzie? Czemu mój zmysł flipera nie działa? Dom Pudziana? W sumie. Jaki jest smak chipsów? Grillowana papryka. Tak wygląda. Pam. Okej. Gdzieś tu jest jeszcze plama, której nie widzę. Tak, faktycznie musiałem najpierw szczotę wyciągnąć, żeby to użyć. Wszędzie jeszcze David Cage. No mam kupione te gry, więc... Ooh, yeah. Czy Long Chips ma konsystencję chipsa, czy bardziej takiego Andruta? Bardziej chipsa. Takie jak chipsleten albo Pringlesy. Ten hotel Pudziana miał trzy interwencje policyjne, bo jakiś gość nie chciał się z niego wyprowadzić. Pudzian z kolegami zaczął mu wynosić rzeczy z mieszkania. O kurwa.
jakby ze wszystkich hoteli, w których można by tak koczować, hotel Pudziana to jest jakby ostatni wybór. Imo. Imho. IMHO. Idę szukać pierwszego cache'a, życzę powodzenia. Jo, powodzenia Pepperoni. Miłej zabawy. A, jeszcze piwnica jest. Jeszcze piwnica jest. Powiedział podekscytowany. Ta, jeszcze ślady moich stóp zostają. To trzeba, to jeszcze trzeba było posiątać. To jeszcze było syfione. Zobacz mi. Sprzedają, coś tu jeszcze jest, ale co? A! Głośniczek. Bam! No i nie ma. Nie wiem, jak doszło do tego, że mój brat ma 2000 keszy? Ile? Wow! Co za zwierz? W pozytywnym tego słowa znaczeniu. To jest bardzo dużo keszy. Bam, 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 bam. Krypna przestrzeń, a na szczęście jest światło, jest full bright w całej grze, więc wszędzie jest jaśniutko. Według mapy jest 100 metrów ode mnie, zobaczymy czy dam radę. Weź długopis, żeby się wpisać, pamiętaj o tym. Czy widziałeś Portal Revolution? Widziałem, ale nie grałem jeszcze. Dobra. Starszy minął chipsów. Tak, i karteczkę ewentualnie mało, jeśli nie będzie loga, logbooka do wpisania się. W Aperture Desk Job grałem. Fajny pokaz. Deczka. A zasyfione miejsce. Dobra, pięknie. Git. No more grzib. Grzibless. Let's go. A, tu jeszcze jest syf. Fiu. Pięknie. A jeszcze plamy? Co? Gdzie? A, tutaj. Dobra. Przyznam, że ich jest. Mieszkałbym w takiej byłej kawarence, gdy teraz się świetny. No. Kurde, uroczy to ma vibe'ik. Ach. Chciałoby się mieć takie miejsce swoje. Taki kurwa domek. Taką altankę. A. A, już wszystko zrobione. Dobra, shift enter i lecimy. Wow. Nie zmusicie mnie do przeczytania pasty, która zaczyna się od ślady stóp. Get real. Dobra, wiecie co? Chyba możemy wykonać swój pierwszy flip. Kupujemy dom. Domy. Dom rodziny. Pisej. Czekaj, to jest ten dom. Mogę go sprzedać? To co się jeszcze dzieje? Idziesz jak burza. Wrzuciłem reklamę twoich ustawionych lokalnych QLX. Dziękuję. Mama jest dumna. Archiwizuj. Brudna podłoga? To trzeba uważać na czekoladę. Haha, znaczy to jest dosłownie ta sama pasta, prawda? O, wygnoję. Ja pierdolę, jak zrobić szczur laboratoryjny. Kurwa. Nigdy więcej nic nie przeczytał na tym czasie.
To było pojebane. Dobra. Okej, okay, na sprzedaż. Sprzedane. Jak sprzedać, jak ulepszyć ten, jak zrobić ten dom i go sprzedać? To jest pytańsko. Bardzo, że jesteś fanem Wieczorowego Wieczora Sobieczyńskiego. Jestem fanem Mieczyńskiego generalnie, więc... Jest. Dobra. Czy jest jakiś komputer do sprzedania tego? Jak sprzedać ten dom? Jeśli chcę go sprzedać. Może gdzieś na dole. Też nie przeczytam tego. Też nie przeczytam tej pasty. Powinny być lustra. To jest rzecz, którą sprzedam, kurwa. Tak, o, pa, pa, bam. Okej, okay, to jest trochę cute. Tu będziesz siedział. To co, robimy renowację tego domu? Czy widziałeś film o Disney Channel Theme? Tak, całkiem fajny. To zobaczmy, gdzie można... O, tu jest laptop. No nie, ale to jest... Dobra. Tylko właśnie nie wiem, bo chciałbym go potem sprzedać, nie? Ale nie wiem, jak to zrobić. Czy da się go w ogóle sprzedać? To jest zniszczone, to sprzedaj. Myślałem, że jest tabliczka for sale, ale nie. Kurwa, fajny jest ten domek. Zróbmy jeden pokój. Ten. Odnowimy ten pokój. Po pierwsze, wszystko trzeba sprzedać. Wejdzie nowe i piękniejsze. Kurwa, może nie drzwi. Mamo, stary, znowu drzwi sprzedał. Okna też zostawimy. Dobra, kto to kurwa wymyślił? Dobra, mycie. Burkiu, nie. Za wcześnie, jakby już mnie, słuchajcie, zapaliście mnie przed chwilą. Drugi raz się nie uda tak szybko. A czekaj, bo ja nie mam wszystkich narzędzi jeszcze. Okej, okay, bo ja muszę... Sorry. Ja muszę robić to, żeby odblokowywać narzędzia. O to chodzi. Czyli tak czy siak, nawet nie mógłbym zrobić tego domu. O! Podłączanie przewodów. Co? Elektryk? A jak uroczo. Kurwa, ta gra jest tak dobra. Co byście tam? Indiana Jones? Nie? Okej. Okay. Sprzedaż. Sprzedałem właśnie komuś gałąź, ja pierdolę. Ludzie na OLX wezmą wszystko. Fajnie. Ojej, to jest... Czekaj.
Czy to jest przedszkole? To jest book club. O, kurwa, jak uroczo. Jaka fajna przestrzeń. Jeszcze z tą wodą. O. Ta gra jest tak cozy. Podoba mi się bardzo. O, Holy Land, co to za historia. Mógłbym tu mieszkać, to prawda. Dobra, co do śmieci. Nie, to było na sprzedaż akurat. Ale na szczęście mam taki upgrade, że jak wywalamy na śmieci, dostajemy full price. Chciałbym, żeby taki upgrade był w prawdziwym życiu. Ułatwiłoby mi to, kurwa, wszystko w moim życiu. To wygląda bardzo fajnie. Czy warto jakoś odrzucił pierwszy House Sleeper? Podwórka wydaje się dużo bardziej cozy, dużo bardziej grą niż po prostu kolejnym playwayem. Tak, jakby to jest... Myślę, że to jest naprawdę... Ten upgrade jest konkretny. Serio konkretny upgrade. Idealnie wpadła ten. Jakby czuć, że to jest giera z krwi i kości. I pierwszy House Reaper też był według mnie całkiem dobrą grą, ale rozumiem, czemu mógł odrzucić. Myślałem, że jest usypiany tak. Jedyne, co sprawił pierwszy House Reaper, to że ściągnęłam Simsy. Rozumiem. No tutaj wydaje się być o wiele więcej, plus jakby patrząc na sklep, zobacz. Mi się wydaje... Ej, czekaj, nóż rzeźbiarski, nóż do tapet. Są rzeczy, które można używać? Nie, chyba nie. A może? To by było cool. Dobra, zobaczymy. Ta gra ma o wiele więcej do zaoferowania niż jedynka. House Reaper ma jakiś dziwny vibe, jakby zrobiony Source. Może to właśnie jest też powód, dla którego jest taki cozy, nie? Czy jest coś bardziej cozy niż Source? Dla nas, starych dziadów? Nie. Jeszcze jakieś śmieci tutaj? Tak. Tu. Okej, co tu mamy? Painting! Odblokowaliśmy painting. Odblokowano nam painting. Do jakiego wieku zaczyna się stary dziad? Jeśli masz doświadczenia z Source. Dobra, malowanko! Malowanko! Ojojoj, ale nasyfiłem. A nie, to ktoś nasyfił. Ja nigdy tak nie nasyfił. Stary dziad to starnie wiek. Też prawda. Dobra, co bierzemy? Jest psikanie! Jest szybsze. Jak spsikasz. Okej, okay. Niech będzie. A powinienem był wziąć ten upgrade, jest po prostu szybciej. A tu też mogę psiknąć? Nie, tu nie mogę psiknąć, tu muszę. Scrubber. Mam też z tych nowych gier Playwaya, mam też Sims, Thief Simulator 2. Który też chciałem ograć, bo w tej symulatorze jedynce się zajebiście bawiliśmy, nie jak ktoś pamięta. A to była bardzo fajna gra. Okej. Okay. Jak malujemy? Przeczytajmy to. Plować ściany, musisz najpierw kupić nieco farby. Nabrać farby na wałek. Okej. Okay. Okej, rozumiem. Rozumiem. Sklep. Biała farba. Kup. Bam. Czekaj, jest City Skylines. Bardzo, 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 bardzo dawno. Okej, to całe zaznaczamy. I teraz... Okej.
Fuck, nie to chciałem zrobić. Tak. Tak, teraz mogę. Oj, nie wiem. Mam wrażenie, że w jedynce było to trochę lepiej zrobione. Że jakoś. Że nie jeździło się po kwadratach. Tylko że faktycznie. A może to jest jakieś moje złe. Nie, to jest moje głupie wspomnienie. Przecież tam chyba było tak, że zaznaczało się ten i cały od góry do dołu był malowany, nie? Więc jakieś moje. Chyba mi się pomyliło z tym. Such art. Stary i głupi jestem, słuchajcie. Wszędzie powrót Such art. Każdy z nas jest potrzeba sztuki, prawda? Dużo skrolowania mieszka tutaj. Drugą warstwę musisz, bo przebija. Nie, to jest chyba, wiesz co, akurat. O, może też wsadem. Okej. Wąż? Git. Nice. Pięknie. To chyba. Chyba już. Chyba zrobiłem, czy nie? Coś źle zrobiłem? Zadania. Oh my fucking god. Dobra. Wiecie co? Ja już idę do spania. To już jest ta pora. Jeszcze jedną rzecz do posprzątania tutaj. Tu. Wrócimy do tego. Nie chcę mi się tego malować drugi raz. To już jest pół do pierwszej. Nie spodziewałem się tego. To nie jest to, co chciałem pokazać. To jest to, co chciałem pokazać. House Flipper 2. Super cozy gra. Podoba mi się. Graficznie mam tylko jakiś mały taki problem, że wygląda jakby. Coś jest ze światłem nie tak trochę. Porównując do Source'a, Fulbright jest. Poza tym, miodzio. Nowe mechaniki są bardzo fajne. Nie odkryliśmy nawet połowy chyba z nich, więc duże szczęście do odkrywania. Na kolejnym streamie mam nadzieję, że udało nam się sflipować jakiś domek. Dobra, kogo możemy zrejdować? O, Dominik streamuje.